Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Dzisiaj witam Państwa ze ściągą, bo będę chciał cytować dosłownie zapisy, jakich jeszcze nie było przez 2000 lat istnienia prawa nowożytnej Europy, więc będę sobie coraz zaglądał. Otóż proszę Państwa, mój najlepszy nieprzyjaciel Zbigniew Ziobro złożył do laski marszałkowskiej nowy projekt. Projekt ustawy, która się nazywa, uważajcie Państwo, o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. No, dlaczego pan Ziobro akurat precyzuje, że czyn musi być zabroniony pod groźbą kary? No, wydawałoby się, że wszystko, co jest zabronione, to jest zabronione pod groźbą kary, ale widocznie okazuje się, że za czasów pana Ziobry coś może być zabronione pod groźbą kary i może być zabronione nie pod groźbą kary. Ten projekt odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Co to jest podmiot zbiorowy? Podmiot zbiorowy to jest taki podmiot, na przykład firma, z którym związane jest więcej niż jedna osoba. I tu chodzi o to, żeby znaleźć bat na firmy. Otóż resort sprawiedliwości nagle doznał potrzeby uzyskania większej liczby instrumentów do zwalczania poważnej przestępczości skarbowej i gospodarczej, jak można z tego wnioskować. I teraz uwaga, cytat z uzasadnienia projektu tej ustawy. Obecnie bowiem, aby przypisać winę całej firmie, wcześniej musi zapaść wyrok skazujący konkretną osobę fizyczną za przestępstwo. I teraz, co takiego chce zrobić pan Zbigniew Ziobro? Chodzi o wprowadzenie takiej zmiany, żeby można było ukarać firmę bez wcześniejszego skazania osoby fizycznej, na przykład prezesa czy właściciela. I teraz uwaga, znowu cytat. Przedsiębiorstwo będzie można ukarać bez prawomocnego wyroku jego pracownika za przestępstwo. Dopiero wtedy można będzie wytoczyć proces przeciwko całej firmie. Dodatkowo trzeba udowodnić, że w wyniku przestępstwa skazanej osoby firma uzyskała korzyść i wykazać błędy firmy przy zatrudnianiu i nadzorze nad taką osobą oraz udowodnić związek między skazanym a firmą. Proszę Państwa, to jest rzecz, jakiej jeszcze nie było. No jak można udowodnić związek między skazanym a firmą? No na przykład wykazać, że konkretny człowiek pracował w tej firmie. No, na przykład na podstawie umowy o pracę albo jakiejś dowolnej innej. A co można zrobić, żeby, co firma ma zrobić, żeby udowodnić, że w dobry sposób nadzorowała tego, kogo zatrudnia? Nie ma takiej możliwości. Każdy prokurator pana Ziobry będzie mógł zawsze powiedzieć, no udowodnijcie, że dochowaliście szczególnego nadzoru nad pracownikiem. To znaczy co, że jeżeli pracownik w godzinach pracy idzie do toalety i tam na przykład zażywa narkotyki, to firma będzie temu winna? Albo wyobraźcie sobie Państwo, że jest firma, która sprzedaje, produkty spożywcze, na przykład przetwory spożywcze, ma tam w magazynie ileś dżemów w słoikach i jeden pracownik sprzedaje na przykład 10 słoików z dżemem na lewo, kradnie. No, pracownik może kradnie, oszukuje swoją firmę, swojego pracodawcę, ale prokurator spojrzy na to w taki sposób, że Skarb Państwa stracił, no bo od tych sprzedanych słoików z dżemem nie ma podatku VAT, więc ileś tam 10 albo 100 złotych Skarb Państwa stracił, albo nie wliczono tego do przychodów, więc zmniejszył się podatek dochodowy. W tym projekcie chodzi o to, żeby można było ukarać firmy jako całość, za przestępstwo, czy błędy, czy niedopatrzenie takiego pracownika. Oczywiście firmy nie można wsadzić do kryminału. Tutaj tak daleko jeszcze nowatorskie pomysły pana Ziobry nie poszły. Ale firmy można ukarać inaczej. Firmie można nałożyć karę, potężną karę. Setki tysięcy, miliony złotych. I po taki instrument będzie sięgała prokuratura pana Ziobry. Dotychczas wyglądało to tak, że jeżeli mieliśmy do czynienia z poważnymi przestępstwami skarbowymi,
no to prokuratura znajdowała winnego, to był najczęściej jakiś menadżer albo członek zarządu, jemu stawiano zarzuty, zabierano go pod sąd, on się bronił, potem zapadał wyrok, jeśli to był wyrok skazujący, no to można było potem firmę pociągnąć do odpowiedzialności właśnie jakiejś finansowej, ale teraz tego nie będzie. Teraz się okazuje, że będzie można pociągnąć taką firmę do odpowiedzialności finansowej, nawet jeżeli takiego pracownika nikt nie skaże. No, to będą prokuratorzy pana Ziobry zacierać ręce, bo przecież te zapisy są tak skonstruowane, nawet tam jest taki paragraf, ja go zaraz państwu też przeczytam, bo sobie otworzyłem w mojej ściądze. Paragraf, który mówi, że, o, to słuchajcie państwo uważnie, bo czegoś takiego nie usłyszycie, kiedy firma nie będzie podlegać karze, otóż cytat dosłowny, jeżeli pomimo wystąpienia nieprawidłowości wszystkie obowiązane organy i osoby uprawnione do działania w imieniu lub w interesie tego podmiotu zachowały należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach w organizacjach tego podmiotu oraz w nadzorze nad tą działalnością. No, bełkot. Typowy prawniczy bełkot, z którego wynika, że jeżeli firma udowodni, bo trzeba to będzie udowodnić, że dochowała jakiejś szczególnej rzetelności, czyli na przykład, nie wiem, że ustawiono kamery nad magazynem, w którym są te słoiki z dżemem, a pracownik mimo to kradł, no to firma będzie rozgrzeszona, no bo firma dochowała szczególnej staranności. Ale kto będzie rozpatrywał, czy ta szczególna staranność została dochowana, czy nie? No, prokuratura pana Ziobry. I o co w tym chodzi? W tym chodzi nie o żadne zwalczanie przestępczości skarbowej czy gospodarczej, tylko chodzi o to, żeby ukręcić bat na firmy prywatne. I tu ja widzę dwa przynajmniej cele. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. Pierwszym celem to jest niszczenie firm związanych z przeciwnikami politycznymi. No, na przykład bank pana Czarneckiego. Pan Czarnecki jest znanym krytykiem obozu władzy, obóz władzy go nie lubi, no to wprowadzi ustawę, na mocy której będzie można karami niszczyć bank pana Czarneckiego za jakieś tam urojone albo faktyczne, mniejsze czy większe wykroczenie jego pracownika przeciw zasadom narzuconym przez pana Ziobrę. Więc trzeba być przygotowanym na to, że po wejściu w życie tej ustawy władza uzyska oręż przeciwko prywatnym przedsiębiorcom. Ale jeszcze druga bardzo ważna sprawa. Otóż nałożenie albo nie nałożenie takiej kary będzie mogło być, to będzie być albo nie być takiej konkretnej firmy. Czyli sama groźba nałożenia kary będzie już potężnym straszakiem. I to może zostać wykorzystane do haraczowania biznesmenów polskich. To znaczy przyjdą smutni panowie i powiedzą, słuchaj, no my tutaj mamy informację, że w twojej firmie dochodzi do nieprawidłowości, nie wiadomo jakich, że ktoś kradnie, a nie wiadomo kto, że tutaj robicie potężne szwindle podatkowe, a nie wiadomo jakie. No i możemy ci spowodować, że zostanie ci naliczona kara, że w wyniku tej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zostanie ci zablokowane konto, stracisz dostęp do pieniędzy, wejdzie ci komornik czy tam syndyk na majątek, ale możemy tego też nie zrobić. Jeżeli tam nam na konto, na przykład wyborcze PiSu, odprowadzisz kwotę X. I co wtedy będzie miał zrobić taki biznesmen? No, będzie musiał walczyć sam ze sobą. Czy dać tym łajdakom, bandytom, złodziejom haracz, żeby się odpieprzyli, czy walczyć? Bo jaką by nie podjął decyzję, to ta decyzja będzie zła. Bo jeżeli on stwierdzi, że będzie walczył, no to przegra. Bo przecież mechanizmy, jakie ta ustawa pozwala wprowadzić, to jest zajęcie komuś pieniędzy na rachunku kont pod rygorem podejrzenia. Nawet w sytuacji, kiedy żadnego z pracowników się nie skaże. Za nic. No a druga możliwość to jest zapłacić dla świętego spokoju. Tylko to zapłacenie dla świętego spokoju to się skończy tym, że ci smutni panowie wrócą za miesiąc, pół roku, może rok. No i powiedzą, dobrze, my ci raz zablokowaliśmy, raz cię uchroniliśmy,
to zapłać drugi raz. No i jak wiadomo z filmów o mafii, kto raz zapłaci haracz, ten już będzie płacił do końca życia. To jest to samo. Kto raz zapłaci, tej mafii będzie płacił do końca życia. Te zapisy, one są tak skonstruowane, zresztą kto nie wierzy, niech sobie wejdzie na stronę Sejmu i zobaczy tam procedurę aktów legislacyjnych. One są, szanowni państwo, tak skonstruowane, że kryje się pod nimi wszystko i nic. To znaczy, one mają w założeniu umożliwić wyciąganie konsekwencji wobec firm, które ciągną zyski z przestępstwa swoich pracowników. I to de facto sprawia, że za przestępstwo wyimaginowane czy faktyczne, za które firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sensie zdroworozsądkowym, taka firma zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, zapłaci, a może nawet zbankrutuje. No, weźmy przykład. Pracownik firmy X jedzie sobie samochodem, który należy do firmy, bo jest to pracownik służby, bo jest to, prawda, samochód służbowy. No i dajmy na to, przewozi tam narkotyki. Albo bierze pasażera, który przewozi narkotyki. Firma nic o tym nie wie, bo trudno, żeby wiedziała. Takiego człowieka zatrzymuje policja, wsadza go tam do więzienia. Śledztwo wykazuje, że on zarobił tyle i tyle. No to co? No to świetny pretekst dla organów ścigania, żeby uznać, że to firma na tym zarabiała, skoro jej pracownik po godzinach, nie mówiąc nikomu, przewoził narkotyki. Można. Albo na przykład firma deleguje pracownika w delegację do innego miasta. Taki pracownik pojedzie, ale weźmie sobie jeszcze przez internet, znajdzie pasażerów, każdy mu zapłaci tam po 50 zł. Więc on 200 zł w jedną, 200 zł w drugą stronę, zarobi sobie 400 zł i nie odprowadzi od tego podatku. Ale co więcej, nie zgłosi, że prywatnym samochodem kogoś wiezie, że służbowym samochodem kogoś wiezie. No to skarbówka będzie ręce zacierać, bo dojdzie do wniosku, że mamy tutaj do czynienia z dwoma przestępstwami, z działalnością na czarno i z unikaniem opodatkowania. No i dawaj dobrać się do tyłka takiej firmie. No tak to właśnie polega. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych polega właśnie na tym, żeby za winy jednego, nawet niekoniecznie realne, ale fikcyjne, karać kogoś drugiego. Czyli na przykład, proszę państwa, jest firma, która sprzedaje ciągniki i przykładowy woźny w weekend jeden ciągnik wziął i pożyczył go szwagrowi. Szwagier nim wykorzystał, zwrócił, zanim pracownicy przyszli. No, okazało się, że coś tam przeskrobał albo komuś tam zaorał pole za jakąś drobną opłatą, zarobił, nie zarejestrował tego, no to firma, prawda, musi się tłumaczyć. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że macie państwo sąsiada. Wasz sąsiad wsiada po pijanemu do samochodu, swojego samochodu i powoduje stłuczkę, nie wiem, wjeżdża w lampę, wjeżdża w latarnię, wjeżdża w przystanek, zatrzymuje go policja, no i za jazdę po pijanemu wyciąga wobec niego konsekwencje. Ale wyobraźcie sobie państwo sytuację, że to do was przychodzą policjanci i chcą was ukarać za to, że nie dopilnowaliście tego sąsiada, żeby nie wsiadał pijany do samochodu. Możecie się państwo po głowie pukać, że to jest absurd, ale tak właśnie wygląda ta ustawa. W tej ustawie nie chodzi o żadną walkę z przestępczością gospodarczą. Chodzi o kolejny bat na przedsiębiorców, o kolejne narzędzie wpływu, manipulacji, szantażu, gnębienia ludzi. I co gorsza, to narzędzie dostanie naczelny psychol Polski, czyli pan Ziobro. Nie mam złudzeń, jakie będą losy tej ustawy w Sejmie, bo arytmetyka sejmowa jest tutaj jasna. Życzę sobie i państwu, żebyśmy nie mieli okazji na sobie doznać skutków dobrodziejstwa tej ustawy. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Grzegorz Braun. Polecam państwu nową książkę, a więc Wojna. Historyczne konteksty współczesnego konfliktu. Jeśli chcemy zrozumieć, co jest grane, co w trawie piszczy, zajrzyjmy głębiej w przeszłość. Książka dostępna w capitalbook.pl.